Głos nadziei na każdy dzień. Prawdziwe znaczenie prawa. Upodobało się Panu dla Jego sprawiedliwości, aby Jego zakon byt wielki i sławny. Księga Izajasza, rozdział 42, werset 21. Kilka stuleci przed narodzeniem Jezusa w Betlejem starotestamentowy prorok Izajasz przepowiedział, jaka będzie postawa Zbawiciela wobec 10 przykazań. Tak więc, według Izajasza, Jezus miał wywyższyć prawo i otoczyć je najwyższym szacunkiem, podnieść jego znaczenie. Niektórzy twierdzą, iż Jezus przyszedł, by znieść 10 przykazań, ale Izajasz na pewno nie wskazywał, że Chrystus przyjdzie na świat, by usunąć przykazania, które sam ustanowił przed wiekami. W jaki sposób Jezus podniósł znaczenie prawa? W jaki sposób podkreślił jego głębię? Litera prawa ostrzega: nie będziesz zabijał. Jezus sprawił, że 6 przykazanie stało się bardziej wyraziste, wzrosło jego znaczenie. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, werset 22. Nienawiść jest matką zabójstwa. Hiob powiada, iż gniew zabija. Jezus nadał 6 przykazaniu głębsze znaczenie, wskazując, iż zabrania ono także nienawiści jako uczucia prowadzącego do zabójstwa. Litera prawa zakazuje cudzołóstwa. Jezus wywyższył i wskazał głębsze znaczenie 7 przykazania, stwierdzając, że nieczyste myśli także są sprzeczne z tym przykazaniem. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, werset 28. W obu przypadkach Chrystus wyszedł poza literę prawa, sięgając ku wielkim zasadom stanowiącym podstawę dekalogu. Jezus nie przyszedł, by znieść prawo Boże. Przyszedł, aby je wywyższyć i uczynić jeszcze bardziej znaczącym w codziennym życiu ludzi, aby było ono przez nich szanowane i przestrzegane. Żadną miarą nie obalił prawa Bożego. Robert Pearson.